Jest ojciec, mama zmarła w 42 roku, w wieku lat 60. Tu jest siostra Julia. Siostra Julia pracuje już. Dom jest kompletnie zniszczony, nie ma dachówki. Dlaczego? Domek był nad samym Bugiem i tam się rozgrywały walki. To była z jednej strony były Niemcy, a z drugiej strony była Rosja. I były takie historie szczęścia, że ci Niemcy, którzy byli po naszej stronie, był jeden, to był Ślązak i był jakiś przyjazny, że mojej siostrze jak gdyby podpowiadał pewne rzeczy, co robić, żeby nie zostali rozstrzelani. Jako przykład, trzeba było budować most, więc Niemcy wzięli tych wszystkich Polaków tam, prawda? Trzeba było stać w wodzie w Bugu, przygotowywać te różne. Mój ojciec ma już no 80 ileś lat. Schował się. Rosjan powiedział, Niemiec powiedział, musi wyjść cokolwiek, bo już jest skazany na rozstrzelanie. I druga rzecz, na przykład później był most. Ten most był budowany tylko na jeden dzień, żeby ktoś tam przeszedł, a następnie most był wysadzany. Sabina, moja siostra, chciała się schować w tym, w piwnicy, w domu, powiedziała, bo jedyne bezpieczne miejsce było pole, na polu. Później trzecia rzecz. Tu Niemcy zagarnęli wszystkie to, wszystko. Rosjanie powykopywali wszystkie rzeczy, które były w dołach chowane. To Rosjanie wszystko to wykopywali. Byli bardzo przyjaźni, owszem, nie. Mili byli niektórzy, ale zabierane było wszystko. Mój tata była schowana jakaś, mięso schowane było w stodole, wiesz, w tym. A wszystko było zabrane, miał jedną koszulę na sobie. Sabinka mówi, tato, jeżeli nie będziesz pilnował, pilnuj tego, bo, żeby było nie zabrane to mięso, to ja ci upiorę to koszulę. Ale tata był, znał dobrze rosyjski, bo kończył szkołę w języku rosyjskim. Rosjanie byli niektórzy bardzo przyjacielscy, więc jedni z nim rozmawiali, a inni tymi dzidami w ścianie kopali, prawda, to słomę. Wyczuli coś twardego, to był taki kocioł. I to mięso już było zabrane. Wszystko jedzenie było zabrane. Niemcy pozabierali krowy. Czyli co było, to było ogołocone. No i teraz, jak ja przyjechałam, tak podłogi były pozrywane. Okien nie było, dachu nie było, jedzenia nie było. I Jura mówiła, że po tym całym przejściu tych właśnie i przyjaciół i wrogów, zostały im tylko to ziemniaki, troszeczkę ziemniaki i troszkę kaszy, a jeszcze jedno. Mój brat Henryk, bo był, on uratował krowę z narażeniem swego życia, jak zabrali te krowy, to on poszedł do tego obozu niemieckiego, bo tam niemiecki po naszej stronie był. Tam było mieszane właśnie mury, bo to raz było tak, tak. I on raz wykradł krowę. I teraz wiedział jedno, że musi jakoś tam była, u nas była taka piękna kukurydza, wprowadził ją w tą kukurydzę, położył się przy niej, trzymał ją za nogę, krowa nie ryczała i krowa została w ten sposób uratowana. I teraz Jura mówi, ta moja siostra, że mówi, po tym wszystkim to mieliśmy tak, krowa była cielna, jakie szczęście, czekaliśmy, kiedy by to cielątko, jak była pierwsza tak zwana siara, prawda, to się z tego jakieś tam placki, bo cały czas tylko jedli te kartofle i to kaszę i troszkę wody i nic więcej nie było. No a później to było tak, Rosjanie z jednej strony wszystko zabierali, na przykład nawet zdjęcia, wszystko co było w tych dołach, to oni zabierali, ale później oni za butelkę wódki czy czegoś z kolei sprzedawali, więc ona pracując wtedy w tym spółdzielni, ona z drugą panią Malewską tam pracowali, miała możliwość kupienia
a to jedne kalesony, a to jedno koszule, a to kawałeczek jakiegoś płótna, a to jakieś buty. W ten sposób, bo tu było dosłownie nędza, nic nie było. Jaka była nędza, chcę powiedzieć, to co ja robię w tym wszystkim, wracam z obozu. Ja biorę ze wsi, bo myśmy mieszkaliśmy właśnie, ta resztówka to był dawny taki majątek Jastrzębskich, Święcińskich, a wieś był Udrzyn i tam no, dziewczyny były młode, więc ja biorę cztery uczennice, otwieram taką małą szkołę. Otwieram tą szkołę, gdzie uczeń jest tylko tego, ale jeszcze takie zasady najprostszego szycia, najprostszego prawdopodobnie to było. Ja to uczę i za to, co będę dostawała. Dostanę może od każdej z nich po ćwiartce żyta. I teraz co się dzieje? To żyto, jeżeli dostaję, to mam cztery te były dziewczynki. Pamiętam, że ja jeszcze taki śmieszny moment, jak ja jedno uczyłam, jak to się formę robi, ty krój, bo ja uczyłam tego kroju szyć. Ja to w zawodowej to przeszłam też, bo najpierw miałam zawodową. I ja powiedziałam, że tu bierzesz 1/4 obwodu plus poszerzenie. I na drugi dzień jak zimnuje, ona tylko powiedziała dwa słowa. Tylko bierze plus bius, nic więcej. Jak to, jak, co ty mówisz, plus wiósł? Czyli to jej tak padło w pamięć, że resztę, co to jest obwód, co to jest 1/4, to do niej nie docierało. I teraz jak wygląda z tym żytem, które się dostało? Ja biorę to żyto na plecy. Idzie się do wsi, kto ma żarny i kręci się, żeby z tyłu go była mąka. Żarna zdobywa się. Mąkę na chleb. Tak to było.